Skarsvåg to najbardziej na północ wysunięta wioska rybacka. Co ciekawe, jest tu polska firma, która organizuje wycieczki na takie rybackie czy rybne safari. Jest tu też zaskakująco dużo reniferów, przechadzają się i uliczkami miasta, pasą się na łąkach, można je spotkać na każdym kroku. Głównym celem naszej dzisiejszej destynacji jest Kirkeporten, czyli skalna brama położona tuż nad brzegiem oceanu. Przeszliśmy już przez skalną bramę. Szlak, choć krótki, to oferuje bardzo fajne widoki. Jeżeli wybieralibyście się tutaj na trekking, warto jest iść w tą stronę, którą my szliśmy, czyli zacząć przy kościele, a wracając przy kempingu. Podejścia są wtedy bardziej strome, ale są bardziej łagodne zejścia, no chyba że lubicie na odwrót. Myszko, co jest przed nami? Wracamy już do busa, trekking zajął nam nieco ponad godzinkę. Zaraz opuszczamy wyspę Mageroja i jedziemy z powrotem w kierunku Alty. Jesteśmy w najbardziej turystycznym miejscu Alty, czyli muzeum, gdzie możemy zobaczyć na świeżym powietrzu prehistoryczne malowidła naskalne. Najstarsze z nich mają 7000 lat. W malowidłach przeważają głównie renifery, ale można też spotkać jakieś ptactwo, a nawet bardziej zaawansowane czynności jak łowienie ryb z łódki. Jak Ci się podobały prehistoryczne malunki? Bardzo mi się podobały, bardzo ciekawe, nigdy czegoś takiego nie widziałam. Tak, to prawda, robi to wrażenie, że powstało tyle lat temu, do dzisiaj zachowane. Ciekawe, czy pod tymi brudnymi skałami jest tego więcej. Znaczy, dla mnie najbardziej ciekawe jest to, że oni już byli tak zaawansowani, w sensie pokazywali na przykład sceny z rybołówstwa i tak dalej, to jest naprawdę niesamowite. Oprócz tej części zewnętrznej, napowietrznej, muzeum ma też swoją część wewnętrzną, w której właśnie jesteśmy. W tej części muzeum można dowiedzieć się, co przedstawiają dawne rysunki. Są to na przykład też, oprócz zwierząt, instrukcje, jak złapać dzikiego renifera. Albo przedstawione są kobiety w ciąży, są różne sceny z życia pradawnych ludzi. My znowu na szlaku, tym razem idziemy na kanion rzeki Alta. Przed chwilą strasznie lało, ale przesiedzieliśmy to w busie i zjedliśmy sobie po wifonku przed wyjściem. Teraz już się trochę przejaśnia, trochę nachodzą chmury, jest taki nieco mistyczny klimat. Popełniłem straszne faux pas, bo zacząłem się odzywać i nagrywać w momencie kręcenia stories tam z tyłu, za co zostałem wygnany. A to, co chciałem powiedzieć, to to, że idzie się i wraca tym samym szlakiem. W jedną stronę jest to około 6,5 km. Jesteśmy na wysokości jakichś 300-350 metrów nad poziomem morza, a wrażenie jest czasem takie, jakby się było w jakichś wysokich górach. Powoli dochodzimy do kanionu, już widać jego zbocza, a mają one około 350 metrów wysokości. Podobno jest to największy kanion w północnej Europie i jeden z bardziej spektakularnych. Zaraz się o tym przekonamy na własne oczy. tuż przed zejściem na sam punkt widokowy jest takie miejsce z ławeczką, palenisko na ognisko, jest księga gości, do której się można wpisać. My zaraz będziemy się stąd zabierać. Wychodzimy na krótki trekking, około 2,7 km w jedną stronę. Z powrotem wracamy tym samym szlakiem. Szlak zaczyna się około godzinki drogi z Alty. Jest to punkt widokowy na okoliczne fiordy. Wzgórze, na które idziemy, nazywa się Mikkaltinden, a wyjście jest z miejscowości Alteidet. Szlak sam w sobie nie jest porywający, bo jest to jakaś droga chyba serwisowa do wieży telekomunikacyjnej, która jest na szczycie. Ale jest to w sumie spoko miejscówka na rower. Schodzimy już na dół i będziemy się kierować w stronę Tromso, ale najpierw jedziemy nad jezioro, w którym jest taka mega krystalicznie czysta woda. Nad to jeziorko też czeka nas trekking około 4,5 km, więc dzień jak prawie co dzień w Norwegii aktywny. Pogoda dopisuje, więc to musimy wykorzystywać na maksa, bo no, na pewno jeszcze będziemy mieli takie dni, gdzie będzie lało.